To jeszcze jest głupota czy już zdrada? Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Pierwszego dnia ostatniego posiedzenia Sejmu doszło do niemałej awantury. Do gardeł skoczyli sobie poseł Konfederacji Sławomir Mencen oraz Sławomir Nitras. Marszałek Hołownia nie był w stanie zapanować nad szalejącym cyrkiem, jaki odbywał się w Sejmie, i próbował wszystkich zakrzyczeć. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy absurdy, które miały tam miejsce. Mencen wtargnął na mównicę, przedstawiając zarzuty wobec niemieckiej ingerencji w politykę energetyczną Francji i rzekomą działalność fundacji powiązanych z niemieckim rządem na terenie Polski. Twierdził, że finansują one inicjatywy, które mają na celu osłabienie polskiego sektora energetycznego, wspierając jednocześnie wpływy niemieckie w Polsce. Mencen podniósł też kwestię domniemanej ślepoty polskich władz na działania niemieckiej agentury, co jego zdaniem można interpretować jako zdradę. Kandydat na prezydenta nie krył oburzenia. Doskonale widać, że już rozpoczął swoją kampanię. Bo według raportu francuskiej École de Guerre Économique Niemcy wydają miliony euro na działania wymierzone we francuski przemysł nuklearny. Finansowane przez rząd federalny fundacje Heinricha Bella, Róży Luksemburg, poprzez różnego rodzaju publikacje, szkolenia, stypendia, spotkania z politykami, z liderami opinii, starają się utrudnić i spowolnić rozwój francuskiej energetyki jądrowej. Fundacja Heinricha Bella działa również w Polsce, współpracuje z obecnymi w tej koalicji rządowej Zielonymi, finansuje kampus Rafała Trzaskowskiego. Nie ma żadnego powodu, a potrzeba wręcz wielkiej naiwności, żeby uważać, że niemiecka agentura wpływu działa w Polsce inaczej niż w Niemczech. Od lat wiadomo, że Niemcy finansują najróżniejsze ekologiczne organizacje, które zajmują się powstrzymywaniem inwestycji w Polsce, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. W tym czasie polskie służby nie znalazły ani jednego niemieckiego agenta. Wnoszę o przerwanie obrad do czasu, aż premier Donald Tusk wyjaśni nam, czy całkowita ślepota państwa polskiego względem niemieckiej agentury i agentury wpływu to jeszcze jest głupota czy już zdrada. Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Po mocnym wystąpieniu Mencena na mównicę próbował wedrzeć się Janusz Kowalski. Chciał zgłosić formalny wniosek o przerwę, co spotkało się z ironizującą reakcją marszałka Szymona Hołowni. Hołownia wyraźnie nie wziął wniosku Kowalskiego na poważnie, co wywołało krótką wymianę zdań i chamski gest ze strony posła PiS. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, rozumiem, został zgłoszony wniosek o przerwę, za chwilę go przegłosuję. Jako pierwszy z wnioskiem przeciwnym zgłosił się pan poseł Ćwik. Bardzo proszę, panie pośle. No padł przecież przed chwilą pan poseł Mencen, zgłosił wniosek o przerwę. No gdzie? No przecież zgłosił wniosek o przerwę i wtedy zgłosił się pan poseł Ćwik z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę, panie pośle. Jest jeden wniosek formalny. Nie można być przeciw na dwa sposoby jednej prostej przerwie. No ludzie, przecież to prosta filozofia jest. Poseł Ćwik zajął stanowisko przeciwne wobec wniosku o przerwę. Wezwał wszystkich do kontynuowania obrad i skoncentrowania się na najważniejszym w tym momencie zadaniu, jakim jest pomoc dla ofiar powodzi. W swoim wystąpieniu apelował o zaniechanie kłótni i oskarżeń o niemieckie wpływy, podkreślając, że to nie jest odpowiedni moment na takie spory. Skierował swoją prośbę do prawej strony sceny politycznej, aby skupić się na wspólnej pracy dla dobra obywateli. Zgłaszam wniosek przeciwny do wniosku o przerwę, ponieważ my nie mamy czasu w tej chwili na przerwę, tylko musimy razem, wspólnie pracować dla Polaków dotkniętych klęską powodzi. Apeluję przede wszystkim do prawej strony sceny politycznej. Skupmy się na tym, aby razem pracować dla dobra Polek i Polaków. To nie jest czas w tej chwili na kłótnie, na szukanie winnych, kto zawinił tydzień, miesiąc czy rok temu. Dzisiaj musimy przede wszystkim znaleźć rozwiązania, które pomogą tym, którzy zostali dotknięci powodzią i jej skutkami. I naprawdę to nie jest czas na to, aby też obrażać Polaków, którzy wzięli udział w wyborach 15 października i sugerowanie, że niemieckie wpływy decydowały o rządzie w Polsce. To 11 milionów 600 tysięcy Polek i Polaków, którzy zagłosowali na koalicję 15 października, zadecydowali o tym, kto dzisiaj rządzi w Polsce. Dziękuję. Proszę bardzo, to uszanować, panie pośle. I bierzmy się razem do pracy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Następnie na mównicę wszedł poseł Sławomir Nitras, który ostro odniósł się do wypowiedzi Sławomira Mencena
oskarżając go o szerzenie nieprawdziwych informacji. Nitras skupił się na obronie fundacji, zaprzeczając, jakoby miała ona jakiekolwiek związki z kampusem Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Podkreślił, że sprawy dotyczące obcych wpływów są zbyt poważne, by były wykorzystywane w kampaniach politycznych i powinny być analizowane przez niezależnych urzędników państwowych. W ostrym tonie porównał Mentzena do Jarosława Kaczyńskiego, sugerując, że obaj używają podobnych metod insynuacji i dezinformacji. Sprawa rosyjskich obcych wpływów jest sprawą poważną. Działa Państwowa Komisja Wyborcza i ważne, żeby te sprawy traktować z powagą należytą, jaką wymaga autorytet i powaga państwa. Chciałbym, panie pośle Mentzen, pana poinformować, że kłamie pan i informuje pan opinię publiczną w sposób charakterystyczny dla nieodpowiedzialnych polityków. Fundacja Heinricha Bella nie finansuje kampusu Polska Przyszłości. Jeśli rozmawiamy o wpływach, o obcych wpływach, to jest to sprawa, którymi nie powinni zajmować się politycy kandydujący w wyborach czy próbujący udowodnić, że są komukolwiek potrzebni, tylko powinni to robić poważni państwowi urzędnicy w oderwaniu od sporu politycznego. A pan tymi swoimi insynuacjami stawia się na równym poziomie z panem Kaczyńskim, który panu albo innemu potencjalnemu kandydatowi imputuje powiązania z wojskowymi służbami informacyjnymi. Stawiając się w jednym rzędzie z panem Kaczyńskim, reprezentując ten sam poziom, musi pan mieć świadomość, że to jest poziom wyjątkowo niski. Dziękuję bardzo. Następnie doszło do spięcia między posłanką Prawa i Sprawiedliwości a marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią. Posłanka domagała się głosu, a Hołownia, powołując się na regulamin Sejmu, uznał, że nie dopuści jej do wypowiedzi, gdyż temat, o który chciała zapytać, nie był adekwatny do trwającej dyskusji. Marszałek przypomniał o swoich uprawnieniach do decydowania o porządku obrad i bronił swojego stanowiska. Mimo prób posłanki, marszałek zareagował stanowczo, kończąc dyskusję. Artykuł 186, pani minister, pani, przepraszam, poseł, życzę jak najlepiej. Ale pamięta pani doskonale, bo spieraliśmy się o te wykładnie i to marszałek prowadzący decyduje o tym, czy wystąpienie danego ministra jest w temacie, czy też nie jest w temacie. Marszałek w tej sprawie zdecydował. Ale marszałek w tej sprawie podjął decyzję. Ja rozumiem, że się pani z nią nie zgadza i na pewno pani pamięta nasz miesiąc miodowy, w którym, kiedy był was rząd, dopuszczałem do głosu ministrów niezależnie od tego, o czym mówili, bo uważałem, że ta Izba jest od tego, żeby rozmawiać i żeby się wypowiadać. Tak, pani poseł, robię, co mogę, żeby opozycja była w tym Sejmie słyszalna. Mam dla pani propozycję. Proszę znaleźć mi w czasie poprzedniej kadencji Sejmu posiedzenie Sejmu, na którym były 3 ustawy opozycji. Na tym Sejmie są 3 ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Proszę mi mówić dalej, że niesprawiedliwie rozkładam akcenty w tej Izbie. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Dziękuję serdecznie. Zawsze będę miło wspominał to posiedzenie komisji z pani udziałem. Jak widzicie, w polskim Sejmie nadal panują warunki jak w świńskim gnojowniku. Posłowie kłócą się i wzajemnie oskarżają, pomimo apeli o to, aby zjednoczyć się w obliczu katastrof, powodzi, jakie nawiedziły nasz kraj. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.